Reżim białoruski chce uderzyć i zniszczyć opozycję, mówi Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS. Co pani na to? Po pierwsze, zacytuję klasyczkę Beatę Szydło, trzeba było nie kraść. Kara należała się Prawu i Sprawiedliwości za to, co wyprawiali. I tak proszę zwrócić uwagę, że PKW podeszła bardzo łagodnie. Sprawdza wydatki wyłącznie w czasie, kiedy trwała realna kampania wyborcza. Nie liczą tego, co się działo wcześniej, nie liczą wydatków związanych z kampanią wyborczą, chociażby z czerwca, lipca. Liczą tylko ten czas kampanii już formalnej. To było obrzydliwe, co się działo. Widzieliśmy przez lata wypompowywane pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, z instytucji publicznych na rzecz polityków PiS i ich działalności. Fundusze rozkradane do woli, instytucje niszczone, demolowane, pozbawiane środków finansowych tylko po to, żeby grupa utrzymała władzę. I naprawdę w porównaniu z tym, co zrobili, kara z PKW jest, z naszym zdaniem, zaskakująco łagodna. Każdy, kto oglądał kampanię wyborczą, widział, jak wiele nieprawidłowości, nieuczciwości było. W ogóle do tego nie jest liczona ta kampania referendalna, która w wielu przypadkach była dopaleniem finansowym kampanii parlamentarnej. PKW doliczyła się 5-6 takich podpunktów. Główny tych podpunkt składający się na tę kwotę 3,6 miliona to jest spot pana ministra Zbigniewa Ziobry i emisja tego spotu obarczona prawie na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Tak, ma pani wrażenie, że to Zbigniew Ziobro pogrążył te komitet wyborczy PiSu? Był takim silnym elementem pogrążającym w ogóle całą tak zwaną Zjednoczoną Prawicę. Proszę pamiętać, że to pod jego rządami Fundusz Sprawiedliwości zajął się polityką, a nie pomocą ofiarom przestępstw. Chociaż funduszu PKW nie dotknęła w ogóle wczoraj. No, i stąd też nasze liczne wątpliwości, że naprawdę trzeba patrzeć całościowo na wydatki. Rozumiem, że PKW podjęło taką ostrożną wykładnię, natomiast nieprawidłowości i złodziejstwa miały miejsce wcześniej. Ja tylko przypomnę jeden z moich takich ulubionych, kuriozalnych przykładów, które działy się na Pomorzu, gdzie jeden z kandydatów posunął się do tego, że do szkół rozsyłał kolorowanki ze swoim wizerunkiem. Był szefem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo przymierzał się do kampanii wyborczej. Wisiały billboardy, w których reklamował ten sam kandydat spotkania z polarnikiem Markiem Kamińskim. Na plakacie nie było, na plakatach nie było Marka Kamińskiego. Billboardy na mieście, również pokazujące twarz i nazwisko prezesa, który szykował się do wyborów. Tego PKW nie liczy, a takich przypadków, takich pojedynczych prezesów i prezesików było naprawdę setki. Czyli z pani słów wynika, że tak naprawdę politycy PiS powinni być zadowoleni, że w ogóle im coś zostało w ramach tych kar. Powinni być zadowoleni, że PKW była tak ostrożna. My nie jesteśmy z tego zadowoleni. Pani minister, a czy jako władza uznacie odwołanie Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy najpierw Prawo i Sprawiedliwość złoży to odwołanie do Sądu Najwyższego i tam Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będzie je prześwietlać. Czy jeśli ta decyzja Sądu Najwyższego, tej Izby, będzie dla PiS dobra, to rząd uzna i minister Domański powinien wypłacić te pieniądze jednak? Czy uważam, że minister Domański nie powinien wypłacić subwencji i dotacji PiS-owi w takim wymiarze, jakim podyktowała PKW, chociaż jak pan widzi i słyszy i też widzi emocję społeczną, to i tak jest bardzo łagodne. PiS nie jeżeli PiS ma odrobinę wstydu, to się nie będzie odwoływał. Odrobinę. Już wiadomo, że będzie się odwoływał. Wiadomo, że nie ma odrobiny wstydu. Że nie trzeba byłoby napisać jednak nowego prawa wyborczego, byśmy wiedzieli jako wyborcy, jako media, jako politycy, co wolno, czego nie wolno. Bo dzisiaj każdy trochę mruga okiem. To jest konferencja ministra, to jest konferencja marszałka, to jest konferencja premiera. Nikt nie wie, gdzie to jest koniec funkcji rządowej czy partyjnej, a gdzie się zaczyna już kampania wyborcza. Ależ absolutnie się zgadzam. Ja patrząc na to, co się działo w ubiegłym roku, sprawdziłam chociażby delegacje wiceministrów, bo pan minister Czarnek to w tej chwili jest jakby formalnie jego dokumenty są w resorcie nauki, tu nie miałam możliwości sprawdzenia, ale ta część edukacyjna 100% pobytu w swoim okręgu wyborczym, 90% pobytu w swoim okręgu wyborczym z pełną jakby obsługą ze strony ministerstwa, no to budzi poważne wątpliwości. Aktywności wyłącznie w miejscu, z którego się kandyduje, to naprawdę budzi wątpliwości, jeżeli jest robione przez ministra, wiceministrów. Dla mnie nieakceptowalne. Czy to zmienimy to prawo? Bo wie pani, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy na przykład za 3 lata, to prześwietli każdą drobną złotówkę wydaną przez resort na przykład pani w pani okręgu. Ja nie mam wątpliwości, że nasze fundusze są transparentne i bardzo dbam dokładnie o taki porządek w tym, co jest. Natomiast no proszę przyznać,
95% delegacji u siebie w okręgu w czasie kampanii wyborczej, wizyty wyłącznie u siebie w okręgu w kampanii jak wyborczej. Jak to uregulować, pani minister? Zakazać ministrowi na przykład Czarnkowi wyjazdu do Lublina w kampanii wyborczej? No ale przecież nikt nie broni prywatnie wyjeżdżać, gdzie się chce, korzystać z prywatnych samochodów, nie brać w tym czasie delegacji, nie ciągnąć ze sobą obsługi urzędniczej. No trzeba też mieć wyczucie, co jest czym. Ale oczywiście to jest bardzo, bym powiedziała, wąska granica. Natomiast kwestie finansowania, kontroli tych wydatków absolutnie powinny być poprawione i uregulowane. Co wolno, co nie wolno. Będą rozdzielenie. Tej kadencji uregulowane? Ja jestem gotowa do pracy, jak pan wie, to nie jest mój obszar, moje zadanie, natomiast już od dawna widzimy, że wiele rzeczy dotyczących i prawa wyborczego, i finansowania kampanii mogłoby być uregulowane dla takiej przejrzystości, uczciwości życia publicznego.